hej, witajcie w pierwszym naszym odcinku. Dzisiaj na cel bierzemy Mercedesa klasy E W212. Auto pochodzi z 2010 roku. Jest to czterodrzwiowy sedan. Miejsce produkcji to Niemcy. Jego konkurencją są takie auta jak na przykład Audi A6, BMW Serii 5, Lexus GS czy Jaguar XF. Cena to około 70 tysięcy złotych. Pod maską znajduje się diesel E250 CDI o pojemności 2143 cm sześciennych oraz 204 kolami mechanicznymi. Średnie spalanie wynosi 6,3 litra na 100 km. W tym miejscu znajduje się zbiornik z olejem silnikowym. Producent zaleca wymianę oleju co około 15 tysięcy km. Uwaga! W krajach, gdzie dostępny jest tylko olej napędowy o zawartości siarki przekraczającej 0,5% wagi, zaleca się zmianę oleju co około 7,5 tysiąca km. Poziom oleju sprawdza się nie za pomocą magnetu, jak w tradycyjnych samochodach, tylko na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. W tym miejscu znajduje się zbiornik z płynem hamulcowym. Zaleca się zmianę płynu co około 2 lata, ale należy regularnie sprawdzać poziom płynu, ponieważ jego zużycie przekłada się na pogorszenie skuteczności hamulców. Uwaga! Jeżeli temperatura wrzenia płynu jest zbyt niska przy większych obciążeniach, np. podczas zjazdu z przełęczy, w układzie hamulcowym mogą tworzyć się pęcherze parowe, co wpływa na ujemne działanie hamulców. Tutaj umieszczony jest zbiornik z płynem chłodniczym. Wymianę płynu zaleca się co około 3 lata. Poziom jest prawidłowy, jeżeli sięga on oznaczenia we wlewie zbiornika wyrównawczego. Uwaga! W układzie chłodzenia panuje wysokie ciśnienie, dlatego aby odkręcić korek, należy poczekać aż ostygnie. W przeciwnym razie można się oparzyć gorącym płynem. Tutaj został umieszczony zbiornik z płynem do spryskiwaczy. Pojemność zbiornika wynosi 4,5 litra, natomiast z instalacją do zmywania reflektorów 7 litrów. Uwaga! Koncentrat stosowany do układu spryskiwaczy jest łatwopalny. Stan płynu należy uzupełniać wprost proporcjonalnie do jego zużycia. A teraz opowiem wam o kilku ciekawostkach. Do mycia kloszy z tworzywa sztucznego należy używać odpowiednich płynów. Nieodpowiedni płyn może uszkodzić klosze reflektorów. Poziomu oleju w skrzyni biegów nie trzeba sprawdzać. W przypadku utraty oleju lub problemu z przełączeniem biegów należy udać się do autoryzowanej stacji obsługi Mercedes-Benz. W tym modelu rozrząd występuje na łańcuchu. Należy go wymienić wtedy, gdy łańcuch zacznie hałasować. Dla świateł mijania odpowiednim typem jest żarówka H7. Bagażnik można otworzyć za pomocą guzika, jak i automatycznie z poziomu kierownicy. Pojemność wnosi 540 litrów z siedzeniami rozłożonymi. Jak na sedana jest to świetny wynik. Jak na Mercedesa przystało, wnętrze prezentuje się bardzo elegancko. Materiały wykończeniowe są zrobione z twardego plastiku o świetnej jakości. Są one bardzo dobrze spasowane, co w konsekwencji nie objawia się skrzypieniem. Wersja ta posiada w swoim asortymencie m.in. automatyczne światła mijania, światła drogowe, światła pozycyjne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pięciomigłowe, obustronne światła parkingowe, światła awaryjne, możliwość poruszania się po menu za pomocą przycisku na kierownicy, możliwość odbierania oraz kończenia połączeń za pomocą guzika, komputer pokładowy, ogrzewanie foteli, wentylację foteli, ogrzewanie tylnej szyby, możliwość recyrkulacji powietrza, automatyczną klimatyzację, regulowanie zagłówków, foteli, otwierany podłokietnik, elektrycznie otwierane szyby, automatyczną skrzynię biegów. W schowku znajduje się sporo miejsca. Podłokietnik otwierany jest za pomocą guzika po jego lewej stronie. Również dla kierowcy i pasażerów jest dużo miejsca. Z przodu, jak i z tyłu. Jest wiele głośników, kieszeni w fotelach oraz gniazdko 12-woltowe. Na suficie znajdują się włączniki świateł wewnątrz auta. It's okay to sit with shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this.